Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy widzowie. No, chciałbym wam coś przedstawić. Taki oto pinpointerek Cobra Tector. Słuchajcie, ten pinpointer z taką ogumowaną tutaj rączką, jak widać, będziemy dzisiaj porównywać na przykład do takiego GP Pointera, dobrze znanego już od dawna, na przykładzie zasięgu na monecie 50 groszy międzywojnie, denarek jagielloński, złoty kolczyk oraz miedziany medalik. Słuchajcie, ten pinpointerek kosztuje 140 zł. Niecałe, bo z moim kodem rabatowym tutaj w sklepie macie tutaj wszystko napisane, jak i w opisie filmu, jeszcze 5% rabatu. Natomiast co jest najważniejsze w tym pinpointerze, to to, że on jest, moi drodzy, wodoodporny. IPX68, więc woda mu tutaj nie straszna w ogóle. I oczywiście to też zaprezentuję na filmie. No i na filmie, co najważniejsze i najbardziej interesujące pewnie dla was, będzie to, jak będzie wychodzić kwestia zasięgu na różnych przedmiotach tego oto pinpointera właśnie w porównaniu do tańszego, co prawda, ale zobaczymy, czy słabszego, no i niewodoodpornego GP Pointera. Także przechodzimy do tematu. No dobra, na pierwszy rzut tutaj mamy denarka jagiellońskiego. Załączamy GP Pointer, no i jedziemy po linijce. No tak jak widać, to jest tak 1,5 centymetra, prawie łapie coś już tak centymetr i 3 mm można zaliczyć. Centymetr i 3 mm, ok. Zabieramy GP Pointerka i od razu bez cięcia, żeby nie było, Cobra Tector. Dwa centymetry, 6 mm. I jak widać, ten dźwięk jest, słuchajcie, pewny. Jeszcze co warto tutaj pokazać, to że teraz są, jest dźwięki, wibracje. Sam dźwięk. Same wibracje. I z powrotem dźwięk i wibracje. Międzywojenne 50 groszy. No, 4, no to tak jak słychać. Idziemy trochę bliżej. 3,5. No 3,6. Tak pewnie, no to macie 3,4, 3,3. Wcześniej, no to tak jak go najdzie, trochę widzi, trochę nie widzi. 3 z małym hakiem, no tak to wygląda. Mierzymy kobrę. No, 4,7, 4,8, 4,7 powiedzmy, tak to wygląda, ok. No to miedziany medalik GP Pointer. 4 cm, no to tak jak słychać. 3,7, no to już jest tak trochę mocniej. Troszkę słabszy jest ten dźwięk, tak jak tak gubi go, tak jak słychać. 3,5 cm. No myślę, że jakbyśmy już wykopali, trafili, no to mówię, między 3,5 do 4 to jest taki maks. Bezpieczne 3 z małym haczykiem. Od razu bierzemy kobrę. No. 5 cm. Tak jak słychać, jak się zbliża do przedmiotu. Do 5 cm max. No też od razu tutaj mówię, że wrzucałem wcześniej filmik na TikToka i na Facebooka, krótsze takie filmiki z tymi samymi przedmiotami. Wyniki troszeczkę były inne, ale to też kwestia może strony, na której stronie po prostu położyłem dany przedmiot. No ale tak jak widać, tutaj już jest długi film bez żadnego cięcia. 4,5 cm. Śmiało. Ok. No i teraz bardzo trudny cel, mianowicie no taki oto kolczyk złoty.
No i zobaczmy, jaka tutaj będzie odległość. No prawie stykowa, no tak jak wyszło mi wcześniej, to jest około 2 mm, powiedzmy. No bo tutaj wystaje ta część, prawda, więc liczę od tych takiej już jakby całej długości tego kolczyka. No tutaj się trochę jakby przyciął. Jeszcze raz. No, 2 mm około. No to jest naprawdę trudny cel, to nie jest coś prostego, coś łatwego, to już jest naprawdę drobinka. No i tutaj jest 0,5 cm. 6 mm, 7, przy 8 już nie widzi. No ale jest sporo lepiej, także nie wiem, może jeszcze jakieś sreberko poszukam, żeby wam pokazać jeszcze srebro. Mamy złoto, mamy no denarek, no to tak, no liche srebro, miedziany, medalik niklowa, 50. No i tutaj dosyć trudny cel, z tego względu, że to jest zagięta moneta, 3 krajcary. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, z tego względu, że położyłem ją na tej płaskiej części, na tej większej płaskiej części, tak jak widać. No 2 cm, 2 mm. Bezpieczne 2. I kobra. Centymetry, 2 mm. No bezpieczne 3. No czyli mamy centymetr tak naprawdę różnicy. To jest około właśnie tak jak mówiłem wcześniej, to jest mniej więcej, no bo nie da się tego wszystkiego przeliczyć, różne są przedmioty i tak dalej. Natomiast mniej więcej różnica zasięgu to jest 30%. Na korzyść kobry w przypadku porównania go do GP Pointera. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja. Słuchajcie, no dla kogo taki pinpointer? Sam chodzę z pinpointerem Mars MD. Dodatkowo mam też Garetta, a już niedługo najprawdopodobniej kupię też akupointera z Nocty. Natomiast no jeśli ktoś ogląda mój kanał i wie, jakie monety kopię, co kopię, gdzie kopię i na co mam największe zacięcie, no to domyśla się, że jednak sprzęt z najwyższej półki jest mi często niezbędny nawet. Natomiast chodziłem ostatnio z kobrą kilka wypadów, były chyba 2 czy 3 odcinki, trochę chodziłem poza kamerą i mogę śmiało powiedzieć, że takich normalnych wykopkach, gdzie kopiemy zupełnie no takie standardowe rzeczy, no tak jak tutaj macie, nie? Jakieś medaliki, jakieś miedziane monety, jakieś międzywojenne monety i tym podobne rzeczy, zwykłe, takie typowe, najczęściej wykopywane, śmiało, normalnie mogę brać taką kobrę i sobie z nią chodzę i nie odczuwam żadnej potrzeby, jeśli chodzi o powrót do Marsa. Ogólnie ci, którzy chodzą tak normalnie sobie pokopać, nie chodzą gdzieś tam za jakimiś denarkami jagiellońskimi czy tego typu rzeczami, no to na co dzień, bo to też jest ważne, no to raczej taki pinpointer z najwyższej półki nie jest im tak bardzo do końca potrzebny i pozycja za 140 zł, bo warto tutaj pamiętać, nie wiem po ile tam chodzą te XP Mi 4, Mi 6, no to jest granica chyba 500 czy 600 zł, najtaniej no to jest właśnie Mars, tych takich powiedzmy najbardziej znanych marek, to jest Mars MD, to jest 370 zł, a tutaj mamy pinpointer za 140 zł niecałe. Więc z tego względu myślę, że to warte jest polecenia, po prostu warte polecenia, warto, myślę, jeśli ktoś nie ma pinpointera i nie ma jakiegoś wielkiego budżetu lub chodzi sobie po prostu normalnie, gdzieś tam nie ma jakieś napinki na jakieś, nie wiem, wykopaliska archeologiczne, na jakieś po prostu dziobanie ultra kolorków, to w zupełności taki pinpointer wystarczy, no i co jest najważniejsze, woda mu nie jest straszna, co też właśnie zaraz wam zaprezentuję. No dobra, mamy michę z wodą, no i co? No i hopsa. Wrzucamy cały, jest zanurzony, tak jak widać. Z jednej strony, z drugiej strony.
No, mogę trochę więcej tej wody wlać, no ale cały jest, tak jak widzicie. Obkręcam. Załączam. No i szybka próba. Jeszcze raz. I pod wodą. Jak widać, działa i woda mu nie straszna. No dobrze, moi drodzy, także no, co tu więcej mówić? No jest to tylko pinpointer, tak? Jest to tylko pinpointer, więc tutaj nie ma jakby większego pola do manewru, jeśli chodzi o porównywanie, jeśli chodzi o jakieś przedstawienie go. No jak widać, wodoodporność jest, woda mu nie straszna, działa, można zanurzyć, także bez problemu. Jeśli chodzi o zasięgi, no jest znacznie, no po prostu, no znacznie lepszy od GP Pointera, który jest tańszy co prawda, tak, ale nie jest wodoodporny i no ten zasięg ma słabszy i tak jak zauważyliście pewnie sami na filmie, ten zasięg i ten dźwięk, no jest dużo bardziej przerywany, więc na pewno ma to odzwierciedlenie w terenie, in minus dla GP Pointera, a in plus dla Kobry, która no jak widzi, no to już jest ten dźwięk dosyć mocny, klarowny i jasny w odczycie. No także co, no chyba tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, jeśli byście chcieli taki pinpointer nabyć, kilka osób już go kupiło. Chwali sobie, mogę wam tutaj zaprezentować gdzieś jakiś przykład. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. No to w sklepie właśnie tutaj macie screen janshop.pl. Takie właśnie pinpointery, jak i wykrywacze na wszystko, co tam jest, jeśli chodzi o wykrywacze metali. Macie kod rabatowy 5% z kodem właśnie profesor z wielkich liter, profesor. Także polecam, dzięki za oglądanie, no i co? No i do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!